W owym czasie przybliżyli się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu, sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Powiedział też: pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mojego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Ktoś obliczył, że ten fragment Ewangelii, który przed momentem przeczytaliśmy, był najczęściej czytaną Ewangelią w tym roku liturgicznym. No bez wątpienia tak było, ponieważ papież Franciszek obecny rok nazwał rokiem miłosierdzia.
a trudno o inny fragment Pisma Świętego, który piękniej pokazywałby prawdę o Bogu Ojcu, który czeka na każdego z nas, pogubionego, poranionego, człowieka, który doświadczył samego dna. I że Bóg czeka nie z pretensjami, ale z szeroko otwartymi ramionami, z sercem pełnym miłości. Papież Franciszek namawiał, żeby nie tylko czytać w kościołach ten fragment, ale żeby często do niego wracać we własnych domach, rozważać go. Ustanowił ponadto specjalne łaski, przywileje, odpusty, to wszystko na rok miłosierdzia, aby ludzie prawdziwie doświadczyli Bożej miłości. Ten rok powoli się kończy i można pokusić się o pewne podsumowania. Czy naprawdę ludzie wykorzystali tę wielką szansę od Pana Boga? Czy możemy mówić o powszechnych nawróceniach, powrotach do Pana Boga? Kiedy tak rozejrzymy się dookoła, choćby po świątyniach, po kościołach, to możemy mieć wątpliwości, czy ten czas został dobrze wykorzystany. No nie widać wielkich tłumów, wielkiego przyrostu wiernych w kościołach. Nie widać też, żeby kolejki przy konfesjonałach były większe niż zazwyczaj. Dlaczego tak się stało? Dlaczego ta prawda o miłości Boga Ojca nie dociera do tylu marnotrawnych synów i córek? Z tym pytałem chodziłem w tym tygodniu i w końcu przyszła odpowiedź. Przyszła z kart dzisiejszej Ewangelii. Zauważyłem jedną bardzo ważną rzecz w tej historii. Że syn marnotrawny doświadczył miłości własnego ojca dokładnie wtedy, kiedy sam najpierw uznał prawdę o sobie samym. Kiedy stanął w prawdzie wobec samego siebie. I to jest właśnie sedno tego problemu. Wielu ludzi dziś nie potrafi albo nie chce uznać prawdę o swojej grzeszności, pogubieniu, poranieniu. Nie chcą przyznać się do tego, że są synami bądź córkami marnotrawnymi. Dlaczego tak jest? Może dlatego, że ta kultura, w której żyjemy, jest kulturą przyzwolenia na kłamstwo, kulturą kłamstw. Kłamie się z lewa, z prawa, z góry, z dołu. I można powiedzieć, że jest na to przyzwolenie, że się zgadzamy na to, że to nam odpowiada, w jaki sposób przyzwyczailiśmy się do tej mętnej wody. Takie słowa jak prawdomówność, honor dzisiaj niewiele znaczą. A trudno jest uznać prawdę o sobie, jeżeli się tego wewnętrznie nie chce. Wielu ludzi, kiedy mówimy im o tym, że potrzeba doświadczać Bożego miłosierdzia, będzie mówić, a po co mi Boże miłosierdzie? Kocham Pana Boga, modlę się do Niego, nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem. Nie jestem marnotrawnym synem czy córką. Inni z kolei wiedzą, w jakim są stanie. Wiedzą, że żyją w grzechach ciężkich, ale uważają, że nie ma żadnego większego problemu w ich relacjach z Panem Bogiem. Bo przecież mówi się tyle, Pan Bóg kocha wszystkich ludzi. I to jest wielkie kłamstwo. A kto żyje w kłamstwie, nie może doświadczyć Bożego miłosierdzia, bo najpierw potrzeba doświadczenia prawdy o sobie. I niestety, syn marnotrawny również pogubił się z powodu kłamstw. Trzech wielkich kłamstw, które wpadł w ciągu swojego życia. Jakie to są kłamstwa? Przeczytam te fragmenty, których te sprawy dotyczą. Pierwszy fragment. Młodszy syn powiedział do ojca, ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Jakie tu jest kłamstwo? W jakie popadło kłamstwo ów syn? Mianowicie wydawało mu się, że ojciec go oszukuje, że ojciec go krzywdzi, że coś mu zabrał, że ogranicza jego wolność, że on musi się teraz z tego wszystkiego wydostać, urwać. Musi zabrać co jego i uciekać, żyć na własny rachunek, na własną rękę i wtedy doświadczy szczęścia. No niestety bardzo to przypomina wielu ludzi żyjących współcześnie, którym wydaje się, że Bóg, a szczególnie Jego przykazania są ograniczeniem dla człowieka. Że Boże przykazania nijak mają się do człowieka żyjącego w XXI wieku. A więc trzeba ustanowić sobie własne, zerwać z tym, co daje Pan Bóg, układać sobie życie według własnego widzimisię. I uważać, że wtedy człowiek będzie szczęśliwy, jeśli sam będzie decydował, co jest dla niego dobre, a co złe. Nie Bóg, ale on sam. A to się z reguły i prawie zawsze źle kończy. Kolejne kłamstwo, w które wpadł ów syn marnotrawny. Zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie.
Na czym polega to kłamstwo? Na tym, że uwierzył, że można prowadzić takie życie, żyć na kredyt, przyjemnie, wesoło bawić się aż do śmierci i że nigdy ta zabawa się nie skończy. Że pieniążki będą zawsze. A wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie da się długo żyć na kredyt, że wcześniej czy później przychodzi czas płacenia rachunków. I niestety w takim stanie ducha żyje dzisiaj wielu ludzi. Wydaje mi się, że można żyć aż do śmierci na kredyt, żyć w grzechach, wybierać zło, tkwić w tym, nic z tym nie robić, świetnie się bawić. I że nigdy nie przyjdzie czas smutnej, ponurej, tragicznej konfrontacji z rzeczywistością. Że nigdy nie przyjdzie moment zapłaty za życie w grzechu, doświadczenia skutków grzechów, które się samemu wcześniej wybierało. U diabła nie ma niczego na kredyt. Wcześniej czy później trzeba zapłacić rachunek. A ten moment jest bardzo trudny, bardzo bolesny. I w końcu trzecie kłamstwo. Nastał ciężki głód w owej krainie. I on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Kłamstwo polegało na tym, że ów syn marnotrawny uwierzył, że może żyć jak świnia, mieszkać ze świniami, spać między świniami, i żywić się jak świnie. A to jest wielkie kłamstwo, bo człowiek jest człowiekiem, ma swoją godność i nie może żyć jak zwierzę. A tymczasem wielu ludzi dzisiaj na poziomie duchowym żyje jak świnie, tarzając się w błocie, zepsucia, karmiąc się pomyjami grzechu. Ale tak się nie da, bo człowiek jest człowiekiem. I nigdy w takim stanie ducha nie będzie szczęśliwy. W pewnym momencie ów syn marnotrawny zauważył, że niestety, ale zszedł na samo dno i postanawia wrócić do swojego ojca. Uznał prawdę o sobie samym, opamiętał się, zgrzeszyłem. I te słowa wypowiada do swojego ojca, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Nie jestem godzin nazywać się twoim synem. Doświadczył prawdy o sobie samym i dlatego mógł przyjąć przebaczenie, miłość własnego Ojca. O to chodzi w naszym życiu, żebyśmy też potrafili stanąć w prawdzie o sobie samym. I dopiero wtedy Bóg może wejść w nasze życie z tą ogromną miłością, z przebaczeniem. Są trzy drogi doświadczenia prawdy o sobie. Pierwsza droga to jest dokładnie ta, która wydarzyła się w życiu syna marnotrawnego. Doświadczyć samego dna. Ale to jest najbardziej bolesna droga. Pan Bóg tego dla nas nie chce, bo to boli być na dnie. Ale nieraz jest to konieczne. Znam pewnego człowieka, który prowadzi terapię dla uzależnionych, szczególnie od alkoholu. I ten człowiek powiedział, że najłatwiej to mu się pracuje z tymi, którzy doświadczyli samego dna, ponieważ na dnie spadają wszystkie maski. Od dna to można się już tylko odbić w górę. Ale jeżeli ktoś jeszcze nie spadł na to dno, to istnieje niebezpieczeństwo, że ciągle będzie udawał, że nie ma problemu, że to są inne okoliczności, które wpłynęły na jego życiowe wybory i będzie kombinował. Pan Bóg niejednokrotnie z miłości do ciebie pozwoli, abyś wybierał tak, jak chcesz i dopuści także, żebyś zszedł na to dno, doświadczył tej nędzy, ale właśnie po to, żebyś później miał się od czego odbić w swoim życiu. Jest inna droga, o wiele łatwiejsza, bardziej polecana przez Pana Boga. To jest ten moment, ta sytuacja, kiedy codziennie będziesz pytał Pana Boga o to, jaka jest prawda o tobie samym, o twoim życiu, o twoich grzechach, w jakim punkcie swojego życia jesteś. Codziennie o to pytać Pana Boga. A więc jest to droga trwania w bliskości z Panem Bogiem. Wczytywania się i wsłuchiwania się w to, co do nas mówi przez Słowo Boże, Ewangelię, mądre homilie, przez uważne słuchanie tego, co mówi do nas spowiednik w konfesjonale, bo wtedy przecież też mówi do nas Pan Jezus. Bóg jest drogą, prawdą i życiem. Ludzie mogą ciebie okłamać, Pan Bóg ciebie nie okłamie.
powie ci prawdę, ale wcześniej musisz wewnętrznie być gotowy, żeby usłyszeć, co Pan Bóg do ciebie mówi i być wewnętrznie otwarty na usłyszenie trudnej prawdy. Jest jeszcze trzecia droga, aby doświadczyć prawdy o sobie. Przez ludzi, którzy powiedzą tobie, kim tak naprawdę jesteś, jakie masz problemy, co musisz w sobie zmienić. Oczywiście warunek jest taki, że ci ludzie sami muszą żyć w prawdzie, aby w prawdzie ocenić innych ludzi. To nie jest proste. Nie jest nam łatwo słuchać niemiłych rzeczy o nas samych, o naszych wadach. Ale dobrze jest mieć obok siebie takich ludzi, którzy z miłości do nas będą potrafili namówić trudne rzeczy. Czasami przez tych ludzi przemawia sam Pan Bóg. Kilka razy zmieniałem parafię i zawsze wiązało się to ze zmianą miejsca zamieszkania. Z reguły trzeba było szukać sobie nowego lekarza rodzinnego i miałem okazję przypatrzyć się pracy różnych lekarzy. I przez jakiś czas chodziłem do jednego lekarza. Wydawał mi się bardzo sympatyczny. Przyjemnie się do niego chodziło. Miałem jakiś problem, mówiłem mu, jaki mam problem. On wypisywał receptę, powiedział jakiś żarcik. Ja sobie szedłem do domu i było fajnie. Ale na czym polegał problem? Że ja ciągle chorowałem. Pół roku chorowałem i nie mogłem wyjść z głupiej grypy. W końcu trafiłem na innego lekarza, który zadawał pytania, uważnie słuchał. Później milczał, patrzył w oczy i mówił: proszę pana, w pana życiu jest to i to, ponieważ wcześniej wydarzyło się to i to. I trzeba zmienić to i to. I nie ma innej opcji. Ilekroć do niego przychodziłem, to się później już troszkę bałem. To nie były sympatyczne spotkania, bo mówił mi prawdę, której nie chciałem usłyszeć. Ale ten człowiek mnie doprowadził do zdrowia. I właśnie o to chodzi w tych spotkaniach z tymi ludźmi. Że oni będą nam mówić trudną prawdę, ale jeżeli uważnie się wsłuchamy w to, co nam powiedzą, to po doświadczeniu tego wewnętrznego buntu pochodzącego z naszej pychy w końcu zrozumiemy, gdzie jest istota naszego problemu i być może zaczniemy coś robić z własnym życiem, aby to zmienić. I to jest bardzo trudne, szczególnie w dzisiejszych czasach. Jeśli choroby ciała są zadaniem i wezwaniem dla lekarzy, to choroby duszy są wyzwaniem przede wszystkim dla Kościoła, dla duchownych, dla kapłanów. Są wyzwaniem właśnie dlatego, ponieważ trzeba dzisiaj z miłości do ludzi mówić prawdę, trudną prawdę. Ale niestety istnieje pokusa i po jednej, i po drugiej stronie przedstawicieli Kościoła i wiernych, żeby mówić tylko o tym, co sympatyczne, co przyjemne, co się ludziom będzie podobać, żeby ich przypadkiem nie stracić. Ale to jest droga donikąd. Owszem, jak się uprzesz, zawsze znajdziesz jakiegoś kapłana, który ci przyklepie, pogłaszczy, powie: słuchaj, Boże, grzeszysz, ale są inni ludzie z większymi problemami niż twój. Spokojnie, spokojnie, wracaj do domu, odmów sobie 3 zdrowaśki, wszystko będzie dobrze. A nie będzie dobrze. Nie da się raka leczyć paracetamolem. On ci może złagodzi odrobinę bólu, ale niestety przyczyna choroby nigdy nie zostanie wyleczona. Nawet nie zostanie odkryta. Trzeba mówić prawdę i to jest wyzwanie dla Kościoła dziś, dla kapłanów. Nawet mimo prześladowań. Mimo tego, że współczesne czasy spełniają wszystkie warunki, aby wydawać nowych męczenników. Ludzi, których się niszczy psychicznie, duchowo. Właśnie ze względu na to, że mówią trudną prawdę. I niszczy się ich właśnie tą bronią, którą najskuteczniej do perfekcji opanowali posługujący się kłamstwem, przez kłamstwo i oszczerstwo. A więc trzeba się dzisiaj modlić za kapłanów, za Kościół, aby potrafił trafiać do serc wiernych, głosząc prawdę Ewangelii. Ale też módlmy się za wszystkich nas, za nas samych, abyśmy chcieli odkrywać prawdę w naszym życiu. Abyśmy nie szli na skróty, wybierając tylko to, co łatwe i przyjemne. I abyśmy znienawidzili tą mętną wodę, w której tak wielu dzisiaj pływa. Abyśmy zawsze chcieli iść drogą prawdy w naszym życiu. Właśnie po to, aby móc jak najszybciej spotkać się z miłosiernym Bogiem Ojcem.